Czas się chyba zająć kolejnymi badaniami. Research complete. Trzy ranki, więc tak, odstrzelimy. Może nie, odstrzelimy to później. Kolejny moduł badawczy. Albo nie. Najpierw, tak jak mówiłem, wypełnijmy to po prostu rękami do pracy, czyli raz jeszcze moduł mieszkalny, ten duży moduł mieszkalny. Pod on final. Myślę po prostu, że już doszedłem do takiego miejsca, gdzie na chwilę obecną, na obecnym rozwoju gry, jestem sobie w stanie poradzić. Przydzieliło nam nowych osobników, mamy w tej chwili ich 9, więc myślę, że też badania pójdą do przodu. Czyli w tym momencie skończę grę po prostu, gdy będę mieć 5 tych dużych modułów badawczych. Tak, tutaj będzie potrzebny nam kolejny gimbal. Znaczy, może nie gimbal. Może tak, właśnie. Zróbmy coś nietypowego. Czyli tak, jeden nod. Jeden nod mieszkalny. Tutaj walniemy gimbal. Gimbal jest modułem, który się obraca wokół swojej osi. Boosting station altitude. Boosting Station. No, chyba zaczynamy przeciążać naszą stację i ona zaczyna opadać co nieco. Zobaczmy, jak to nasze kontrakty naukowe. Rzućmy im troszkę po prostu do badania. No i tak naprawdę za chwilę przydałby się ten milionik, znaczy 3 milioniki z jakimś większym zapasem, żeby zbudować kolejny moduł badawczy. You have new research contracts. Ale ja mam nowe badania, to ja wiem, tylko niestety nikt się tym na razie nie zajmuje. Widzę, że żarcia starczy na 1,8 miesiąca. Jakby jeszcze więcej tych mord do wyżywienia się pojawiło, to trzeba będzie zwiększyć. Dobra, jest 3700, budujemy kolejną wielką stację badawczą. Czemu ja zawsze klikam tam, gdzie trzeba? Tu jest Large Lab. I rzecz jasna, jeżeli później będziemy mieć kasę, to ją wyspecjalizujemy tej kolejnej kategorii badań. Cztery banki, wow. To teraz jak jest z prądem i z energią? Dobrze, mamy tutaj, widzę, na końcu jeden radiator. Ja jeszcze tak na wszelki wypadek, żebym później nie zapomniał, walnę jeszcze jeden, jeśli właśnie chodzi o zbijanie temperatury. Teraz by się znowu nie zdziwić, to zadbajmy jeszcze o baterię. No i jak widzimy, produkujemy zbyt mało energii słonecznej. Znaczy w ogóle energii, nie ma znaczenia, czy to jest słoneczne, to nie jest słoneczne. 1 600 000 to nam wystarczy. No, czyli w tym wypadku po prostu dosyć duży rozwój idzie do przodu. To jeszcze przy okazji jeden radiator tutaj pod spód. Co tu jeszcze? Tutaj mamy troszkę powietrza do dobudowania. Mamy 2 miliony. Czy po prostu wykorzystując już sytuację, wszystko tutaj sobie zupgrade'ujemy na maksa. Z tej strony także. Tylko rzecz jasna, więcej rzeczy na pokładzie oznacza także większy problem, jeśli chodzi o pozyskiwanie tej energii i odprowadzanie ciepła i tym podobne. 3 miesiące, 3 i 4. No tak, tlenu jest troszkę mniej, ale myślę, że za chwilę to opchniemy do przodu. Ponieważ tam się wszystko skończy budować. No i też za chwilę powstanie kolejny taki żagiel słoneczny. Czyli taka wielka, wielki panel słoneczny. Jak tam boosting station? Dajemy radę. I tutaj zrobię coś fajnego, mianowicie cztery takie kapsuły, duże kapsuły mieszkalne, które będą się tam wokół własnej osi kręcić. O właśnie, śmietnik się zapchał. Tu jest jeden śmietnik, to tutaj jeszcze wolniemy kolejny. I są dwie bańki, więc to jest wystarczające. Waste Recycler. Więc tak, tu będzie kolejny utylizator śmieci. 20 kg. Kurczę, co oni, papierki po cukierkach tam wyrzucają, czy jak? You have new research contracts. 9,5. Dobrze, powstał kolejny, więc ulepszmy go. Żeby znowu nie było problemów
zapychaniem się wszystkiego. Ktoś ostatnio zapchał podpływ w kiblu i był problem. Dobra, jest kolejny wielki panel słoneczny. Ale moment, bo tu jest jeszcze jedna bateria, która nie została zupgrade'owana, więc i ją tak de facto należałoby lekko podbudować. Cała reszta już naszej stacji kosmicznej jest ulepszona i to tak de facto na maksa. Ale jak już mówiłem, potrzebowalibyśmy dla bezpieczeństwa jeszcze jedno miejsce, którym można by nam dostarczyć osadników. A jakby to się po prostu zepsuło, to tak naprawdę jeszcze jeden tu by się przydał. Więc tak, mamy tak naprawdę chyba wszystko. Miałem to jeszcze ulepszyć. Tu jest ile? Tu jest Human Educational Activities. Angielski naprawdę. Human Research. To może tu będzie Human Research. Więc mamy kolejną specjalizację. Więc coś mi tu pisze, że się badania pokończyły. You have new research contracts. 2 miesiące. Wody starcza na 2 miesiące. Posiłków starcza na 1,5 miesiąca, więc tak naprawdę możemy sobie pozwolić na jedno takie oddalone lądowanie, dokowanie naszej stacji. Czy to nie ma specjalizacji? Ma specjalizację. Czemu tutaj nie widać takiego znaczka? Może być tylko na jednym. A zatem odczynimy te małe dziadostwa. Dobra, czemu tam jeszcze brakuje? Popatrzmy. On tu pisze, że mu wody brakuje. Wodę mamy tu. Jak jest z prądem? Myślę, że prąd to żeśmy właściwie zadbali. Ale żeby nie było po prostu niedopowiedzeń, baterie. Raz. Baterie 2. Baterie 3. No i pod spodem już nie będę budował baterii, bo tam przeważnie buduję te panele słoneczne. Tu mamy 3 bańki. A no właśnie, co tu zrobiłem? Tu miały być te moduły badawcze. A niech już będzie. To zbudujemy tutaj. Tutaj jeszcze jeden not, taki zwykły not. A może być i gimbał. Niech się tam gimbają. Boosting station. 3 miesiące, 4 tygodnie. No z tym tlenem jest troszkę tak niezbyt do końca fajnie. Niech już będzie komplet. Baterie. Teraz zobaczmy, na ile się ładują, bo ich jest znacznie więcej niż poprzednio zaczynaliśmy. Jak tam? Contracts. Wszystko niby ok. Tu się widzę, jeszcze wszystkie te radiatory nie odwijają. Mamy 3 miliony, to więc te 3 miliony jeszcze jest taką granicą, że powinniśmy nieco zaczekać. No i tutaj jeden not do rozbudowy stacji. Ale widzę, że już jesteśmy coraz bardziej ciężsi, więc w tym wypadku pasowałoby tutaj dobudować thruster, czyli coś, co nas znowu będzie wypychać ku górze. Boosting station altitude. Boosting station, dobrze, tu już będzie problem zażegnany. Właściwie to z każdej strony można było budować. No teraz tak, mamy 2 miliony 600, więc z tym trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać, żeby mieć troszkę tej kasy. Zaakceptuj wszystko. No i tak, czy tu jest jakaś specjalizacja wybrana? Jest. Tutaj jest, to jeszcze Earth tutaj by się przydało, no ale do tego trzeba 3 bańki, żeby jednak móc to wbudować. Jeszcze musimy chwilę zaczekać. Tylko zobaczmy, jak to nasze badania. Biologia. No. Świat biologii normalnie. Są 3 bańki, ale to jest troszkę za mało.
ponieważ żadnego po prostu wtedy, żadnej bariery bezpieczeństwa nam nie pozostawiają. Już za chwilę to nieco zwiększymy. 3,5 to myślę, że możemy sobie pozwolić. Jeszcze jeden duży moduł badawczy. Nowe badania mamy, zobaczmy jakie. Skoro on pomieści dwóch, a tu mamy czterech, to myślę, że to się tak w zupełności jedno do jednego uzupełnia. No i tak naprawdę mamy 11, a pomieścimy ich znacznie, znacznie więcej. Pytanie, co ich odstrasza od tego, żeby tu przybyć? Wiem, jeszcze te posiłki, zadbał o te posiłki, więc trzeba by też posiłki dobudować. No i cały czas zwlekam z budową czego? To by też się przydało. Dobra, mamy kolejny, czyli mamy już tutaj komplet. Więc tak, to jest biologia. Tu jest drugi moduł, czyli tutaj powinniśmy się wyspecjalizować w edukacji. Mamy odpowiednią ilość kasy, a zatem... Teraz jeszcze sprawdźmy, że się pomylił. Tu jest biologia. Tu będzie edukacja. Zaraz, czemu tak dziwnie jest? Biologia, Earth. No właśnie, ta Ziemia ma być. Edukacja jest tutaj zapewne, tak. To czyli tutaj badania na temat Ziemi. Tu mamy czwarty, czyli Human Research. Tu jeszcze została fizyka oraz technologia. I to zbudujemy gdzieś tu, tylko też pozyskamy najpierw odpowiednią ilość zasobów. Jak widać, mamy na tyle dużo tutaj już tej energii, że tak naprawdę nie musimy się martwić, ponieważ to spada bardzo, bardzo sporadycznie tutaj i momentalnie po prostu nastaje dzień, są doładowywane baterie. Więc kolejna rzecz, o którą należałoby się martwić, to troszeczkę tlenu i troszeczkę tutaj zwiększyć ilość posiłków, które przechowujemy. Żeby sobie mogli po prostu nieco pojeść, jeżeli zgłodnieją. Jest 2 400 000, to jest też troszkę za mało. 3,5 miliona, no teraz momentalnie to idzie, to miałem zwiększyć jeszcze ilość ludności na pokładzie. 11. 11. To tutaj może moduły znowu badawcze. 3,5 bańki. Tylko jak się to będzie kręcić, to będzie mały problem. Ja to zbuduję takie zwykłe. Tylko czy ten zwykły też się nie będzie kręcił wskutek tego, że te poprzednie się kręcą? Zobaczymy zaraz. Research complete. Performing automatic station keeping boost. Nie, trzyma się. I to jest kolejny błąd, który zgłaszałem autorowi. Jeśli stacja dojdzie do pewnej długości, to się robi po prostu taki moduł czarnucha. On się w pewnym momencie po prostu cały czarny robi. 5 baniek. 5 baniek oznacza, że my tutaj musimy następnego trusta walnąć. Trust moduł. Jest. No i tak, tu miał być moduł mieszkalny, który się kręci, a tutaj będzie moduł badawczy. Raz jeszcze moduł badawczy i zostało nam do wyprodukowania dwa takie duże. Gdzie jest ten badawczy, bo ja poleciałem gdzie indziej. Large Lab. You have new research contracts. I tutaj już ostatni moduł, jeśli chodzi właśnie o te nody. Wrzućmy im nowe badania. Ile tam jest? 1 000 000. You have new research contracts. Research 1 600 000. No, powoli idzie to do góry. Jeśli mamy po prostu więcej ludzi na pokładzie, mamy więcej wyspecjalizowanych modułów, to po prostu wszystko znacznie szybciej się rozwija, ponieważ oni jednocześnie nad kilkoma rzeczami pracują. Czyli już niedługo koniec gry, po prostu muszę jeszcze jeden moduł zbudować, wyspecjalizować te moduły oraz zbudować tutaj jeszcze jeden taki kręcący się kołowrotek z ludźmi na pokładzie. Czyli tutaj będzie już ostatnie duże laboratorium. No i pozostaje jeszcze tym dwóm wyznaczyć specjalizację. Zobaczmy nasze badania. No i czekamy w tym momencie na pozyskanie trochę kasy. Tylko tak, moment. Ja o jednej rzeczy zapomniałem. Widzę, że już tutaj się rozwijają tu kolejne radiatory. Temperatura jest tu. Jeden tutaj. Czekam, aż to się zakończy, żeby jeszcze jeden wbudować, ponieważ nie chcę się po prostu zdziwić nagle sytuacją, gdy nam zbraknie
tak naprawdę odprowadzanie temperatury i się wszystko po prostu zacznie gotować. Jak tam boosting? No, jesteśmy na stałej, stabilnej orbicie. In progress. Tu jest 1145, tutaj 1430. No więc z tym nie ma problemu. Human, czyli już po prostu jest coraz więcej modułów zaangażowanych. Musimy zaczekać, aż dojdzie tutaj badanie do końca. Research complete. Dobrze, jest. W tym momencie kolejny radiator, już po prostu dla bezpieczeństwa. To teraz pasowałoby się zająć tymi i zbudować tutaj właśnie te takie obrotowe moduły dla naszej ludności. Czyli w tym momencie muszę mieć 2500 razy 4, co daje 10 tysięcy i nie jest jakąś małą kwotą. Research complete. Research complete, czyli mamy kolejne badania zakończone, ale to niestety jeszcze nam nie daje możliwości. Ale teraz tak. Zobaczmy tutaj. Skończyliśmy na Human Research. Co te kurde jakieś mniejsze jest? Czy mi się wydaje? Wydaje mi się. Lab. No i tutaj walniemy fizykę, a na tym ostatnim technologię. Czyli mamy już wszystkie wyspecjalizowane moduły. Sprawdźmy jeszcze po kolei. Biologia. Ziemia. To czy tu będzie edukacja? Po edukacji będzie człowiek, czyli human. No i jest całość. To teraz pozostaje tylko cztery moduły mieszkalne, duże moduły mieszkalne. No i tak naprawdę chyba, jeśli już dobudować sobie te moduły, jeśli właśnie chodzi o bezpieczeństwo, to zrobię już teraz, żebym nie zapomniał. Tylko co ciekawsze, jak mamy te dwie stacje, do których może dokować nasz prom, to niestety nie powoduje, że on szybciej lata. Coś nowego można im dorzucić, bo teraz mogły się pojawić nowe badania. Human. W razie nic nowego. You have new research contracts. Chyba potrzebujemy więcej ludności. Czyli tak naprawdę musimy zaczekać, aż się skończą. O! We have a problem. RCS. Supply pod departing. To się zepsuło. Disabled. A, zablokowany. Skoro zablokowany, obejdziemy problem bardzo prosto. On się pewnie później i tak naprawi. Walniemy jeszcze jeden thruster. A właściwie jeden do drugiego można by dobudowywać. Dwie bańki, no. Brakuje nam 2,5 do tego, żeby tutaj podłączyć ten moduł obrotowy. 2600, ale to jest jeszcze małe, bo zapasu nie. O, fizyka się pojawiła, no właśnie. Tak więc, jak tylko pozyskamy trochę kasy, to będzie to z dużym dla nas zapasem, ponieważ pojawią się nowi mieszkańcy, a tym samym będziemy mogli bardziej skupić się nad badaniami. A to są 3000, to jest wystarczająca ilość tego, żeby tutaj sobie walnąć large habitat. No i to będzie trochę śmiesznie wyglądać, jak to będzie wszystko kręcić. To jeszcze od tego też można dowybywać takie nogi, nody, robić taką dziwną stację. You have new research contracts. Research complete. Dajmy im po prostu nowe badania na karp. Human biology i tak dalej. Energia troszeczkę spada, ale to jeszcze nie jest problem. Mnie się po prostu wydaje, że one się nie nadążają tutaj doładowywać. A zatem rozwiążmy to w bardzo delikatny sposób. Co my tu mamy? Good day, Commander. All systems are operating normally. Dobudujmy jeszcze tutaj jeden thruster. Teraz dozbieramy kasy, to się po prostu walnie jeszcze troszeczkę baterii.
No to teraz bez problemu. km, no bez problemu to utrzymują. To ci po prostu co jakiś czas pójdzie strzał z gazów i może zakolniście po prostu swoimi gazami tam napędzają. Tylko niestety brakuje nam tutaj troszkę mieszkańców, bo... A, 15 już jest, to teraz zobaczmy, czy nam czegoś tu nie zbraknie. No powietrze jest takim małym zagrożeniem. Gdzie jest powietrze? 250 tysięcy, a woda? Wody starczy na 1,5 miesiąca. No i ta woda wcześniej starczyła na rok, tak teraz rozpoczęli nas się powoli, powoli brak tego. Więc tak, tutaj walniemy sobie zbiorniki. Tutaj jeszcze jedną partię zbiorników. Tylko czemu mi się to ciągle przekręca? I tam jeszcze zostało? Trochę kasy jeszcze zostało. Tylko to też spowoduje, że prądu zacznie brakować. A no właśnie, przecież ja miałem zbudować tutaj kolejne panele słoneczne. Z tym za chwilę zaczekamy. Dobrze, no new research contract, więc tutaj będzie prąd. Tu jest large solar array, czyli duże panele słoneczne. Performing automatic station keeping boost. 3 miliony, to tutaj jest już czas na zbudowanie tutaj kolejnego modułu mieszkalnego. No i oczywiście large habitat. To czego nam tu jeszcze brakuje? Wody zaczyna troszeczkę tak, w sumie, no nie tyle troszeczkę, co tam jakiś pewien zapas pasowałby mieć. Woda, water. Może zróbmy takim gimbal, żeby to fajnie wyglądało. Stać nas 1400, no tak. Nie wiem, czy nas stać. Gdzie jest ten gimbal? On jest troszeczkę szerszy jak normalny moduł. Ja mam baterię jednak dobudował. Zobaczymy te badania, żeby to znowu im coś podrzucić, żeby po prostu żadne z laboratoriów nie stało odłogiem. Poziom 6, czyli ta stacja powoli, powoli robi się coraz większa. Jeszcze chwilę musimy zaczekać. Tam energia. Performing automatic station keeping boost. 1,4 MW produkujemy, znaczy przechowujemy. Mamy problem. Nody trzeci. Nody trzeci. Troszeczkę prądu stracił. To jest hub szósty. Nody drugi. Nody trzeci. Zablokowany. On się chyba odblokowuje co jakiś czas. Zobaczymy, a to przyspieszy czas. Siedemnastu ludzi mamy. Teraz tak, 3 i 6, 1, 8 miesiąca, 4 tygodnie, jeśli chodzi o żarcie. Czyli to jest kolejna rzecz, o którą powinniśmy zadbać. Bo tu widzę, że z jedzeniem może być za jakiś czas kłopot. A zatem żarełko jest tutaj. Fodder storage moduł 250 milionów. Mamy 3 bańki jest, czyli upgrade'ujemy od razu, żeby był maksymalny. Teraz tak, z tym powietrzem jest na 3,1 tygodnia, a zatem to jest też dla nas sygnał do tego, że powinniśmy to chyba raczej troszeczkę ulepszyć. Rozbudujemy wszystko, co jest możliwe. No i to właśnie zobaczymy, na ile to starczy, jak się to zmieni. To już po prostu jest max. 4 tygodnie, no bez problemu. No to kolejne takie stadium to woda. Mamy w tej chwili 3 bańki, jeśli chodzi tutaj o wodę, water, czyli możemy sobie pozwolić na rozbudowę. I kolejna woda jest tu. Performing automatic station keeping boost. Teraz poczekam po prostu, aż się to rozbuduje. No i tak naprawdę już za chwilę po prostu będziemy mogli budować kolejny moduł. You have new research contracts. New research, czyli podrzućmy im.
kolejną partię badań. Ile to jeszcze potrwa? Dobra, już się za chwilę kończy, więc mogę chyba bezpiecznie zbudować kolejny moduł mieszkalny. Large habitat jest. To jeszcze jeden został. Mamy zapas powietrza, mamy zapas żarcia. Myślę, że jednak śmietnik... O właśnie, tak jak myślałem. Myślę, że jednak śmietnik się zapycha. I tak też się stało. Pół bańki to kosztuje. You have new research contracts. A i tu jeszcze jest woda. Upgrade, upgrade. Tu także mamy wodę. Upgrade. Upgrade. Jeszcze ten śmietnik, po prostu musimy ulepszyć. On oczywiście rzecz jasna powstanie. Dobra, powstał. Jestem go w stanie kliknąć? Jestem. Ile tam kasy jest? No trochę jest. 500 tysięcy. You have new research contracts. Jednak taka stacja wirująca jest chyba znacznie lepsza, po prostu jeśli się na to patrzy, niż taka statyczna, gdzie się nic nie zmienia. 200 tysięcy tylko? Co to było za jakieś, badziewne badanie? To już się za chwilę skończy. O, te są już takie droższe. 900 tysięcy. Czy czegoś jeszcze im brakuje? Tu jest na miesiąc, tu jest na miesiąc, na 3 miesiące z hakiem. Temperatura zaczyna się problemem. No właśnie, temperatura. Temperatura nasz wróg. To tak, jeszcze jeden nod. 800 tysięcy. No, chciałbym gimbal zrobić, ale mi chyba na to nie stać dodatnio. Już mnie stać. You have new research contracts. Temperatura sięga do końca. Dawać mi tego gimbala. I zadbajmy o to, po prostu, żeby się na tutaj nic nie przepaliło. Temperatura jest tu. Raz jeden radiator. Może to zatrzymam, coś kurde nie mogę trafić. Spację zatrzymuję. Raz jeszcze radiator. Już mamy dwa radiatory. Ile tam jeszcze jest kasy? Już ta kasa się nie aktualizuje. Trzeci radiator i czwarty będzie tu. Mamy cztery radiatory. W sumie to będzie fajnie wyglądać, gdy się to będzie ruszać. No już jest dosyć długo, tak naprawdę 5 minut trzeba, żeby przejść z jednego punktu do drugiego. No i pozostało, tak jak mówiłem, zbudowanie ostatniego modułu, czyli ostatni moduł mieszkalny w tym miejscu. Boosting Station. No, dzięki temu po prostu, że mamy te trastery, czyli pędniki, bez problemu sobie już radzimy z utrzymaniem stacji na danej wysokości. Chyba właśnie przez to ostatnio spadłem, aczkolwiek gdybym wiedział, to rzecz jasna bym nie zleciał. Strasznie mnie to zaskoczyło, że to spada. A to jednak okazuje się, że każdy pędnik ma jakąś wydajność. No to już będzie zbliżać się ku końcowi. Large Habitat, czyli ostatni moduł mieszkalny. Możemy jeszcze co najwyżej wypełnić po prostu naszą stację kosmonautami. No i tak de facto to już będzie koniec rozgrywki na obecnej wersji 1.2. Jednak ją pokonałem. No i mówię, przypadki. Tamto to było tak naprawdę przypadek, że zleciałem i powitałem Matkę Ziemię. Zobaczmy tylko, czy po budowie tego, jak ktoś tu jeszcze doleci. 22. Już jest 20. No i to naprawdę już nie jest wyzwanie. Mam 5 baniek. Mogę po prostu w każdej chwili to rozbudować o żądane moduły. Czy to będzie powietrze, woda, czy też tutaj żarcie. Te dwa. Praktycznie wszystko jest w tej chwili zdublowane, czyli mamy taki system, który jest redundantny. Awaria jednego nie sprowadza dla nas żadnych problemów, jeśli właśnie chodzi o zagrożenie życia. To już wszystko zrobiłem. Zrobię jeszcze jedno małe doświadczenie. To już jest koniec, ale jeszcze chcę po prostu zobaczyć, czy nadal mamy ten sam błąd. Teraz to nie, czyli tak, wybuduję nody. Nie, to musiał być zniszczony. Chciałem po prostu sprawdzić, czy w ten sposób, jeśli będą połączone, czy jak odstrzela jeden, czy mi ta cała reszta odpali. Ale wydaje mi się, że tak. Skoro to już jest koniec, to... Możemy ich po prostu pożegnać.
I wszystko, wszyscy polecieli. Przepraszam, ja ten przycisk cisnąłem. No, tego się odrzucić nie da. No tu mi piszczą, że żarcia muszą mieć trochę więcej. Zobaczmy, jak to odlatują. No tak trochę śmiesznie, bo tak naprawdę wpadają w kolizję z tymi modułami tutaj. No i rozsypujemy po prostu stację. Spadnie gdzieś u Ruskich, czy też u Chińczyków. Komuś na głowę. No jest, pozostał ostatni moduł, z którym tak naprawdę rozpoczynałem grę. Tak więc dziękuję za oglądanie. To była kolejna rozgrywka, tym razem już udana z Stable Orbit.